Adres. Prawidłowo. Rozpoznaj zagrożenie. Prawidłowo wyjaśnię alarmowy. Z uwagi na ten silny wiatr udaj się alarmowo. Przyjąłem prawidłowo. Grodzi 94971 na miejscu, za chwilę sytuacja. Rozumiem. Na pierwszym, drugim i trzecim odcinku w obronie? No zrozumiałem. Jakieś dodatkowe siły i środki będą potrzebne, to proszę meldować. Zrozumiałem. Podnośnik wyjedzie ewentualnie. Słuchaj, jednocześnie nasz podnośnik może nie sięgnąć do samej góry tej drogi, więc lepiej drabina. Przyjąłem. Do Straży Miejskiej o to, żeby kierowała ruchem na czas Waszych działań i informacje do zarządcy drogi gminnej, że będzie wycinany w pasie drogowym dwa drzewa będą usuwane. Wiem prawidłowo zdjęcia tutaj tych drzew do meldunku kontrolnego. 99859 Boża Wola, ogłaszam wyjazd. Posłuchaj, jak określasz czas, jaki może Wam to zająć, usunięcie tych drzew? Około godziny. Przyjąłem. 99859 Boża Wola na miejscu. Batorego 22. Zrozumiałem.
ogłoszenie alarmowo opypy Mazowiecka 160 oceni zagrożenie. Tam drzewo ma być pochylone w kierunku płotu i stwarzać zagrożenie według zaczętego. Jak mnie zrozumiałeś? Chciałem udać się nie alarmowo, tam drzewo ma być pochylone, czekam na ludzi, będą wiedzieć, że się dzieje. 71 dla Grodzi 998. 71. Posłuchaj, czy zarządca drogi gminnej to jest potrzebne, żeby uprzątnąć te pozostałości, które będą po usunięciu tych drzew, czy po prostu informacje ma mi tylko przekazać o tym? Słuchaj, jest to duże pobocze, my po prostu to tak złożymy tutaj na poboczu, a zagrodzimy to taśmą i po prostu jakby mieli wolną chwilę, niech przyjadą i to nie zabiorą. Rozumiem, to jest przed posesją prywatną się znajduje, tak? Tak, jest to naprzeciwko tutaj, tak jak w zgłoszeniu, naprzeciwko przedszkola i jest tu duże pobocze. 98 grać w głosie 1004 Księżyce. Zgłaszam się. Zgłaszam się, wyjazd pełną. Przyjąłem. Rozpoznaj dobrze to zagrożenie. Czy to jest faktycznie stwarza zagrożenie? Dobrze, przyjąłem. Co się wygrać w głosie 1004 Księżyce? Zgłaszam się. Jestem na miejscu na tych dwóch zakrętach w Książenicach. To są trzy drzewa pochylone z terenu prywatnego na płot murowany. I to tak nie bardzo zagraża tutaj bezpieczeństwu na drodze. Posłuchaj, zaraz do ciebie podejdzie zgłaszający. Zatrzymaj się tam w widocznym miejscu bezpiecznym. Włącz sygnalizację świetlną i poczekaj, podejdzie do ciebie zgłaszający. Niech on określi, o które drzewo dokładnie mu chodzi, żeby nie było wątpliwości. Dobrze, czekamy. Nie odbiera telefonu w tym momencie. Poczekaj jeszcze tam chwilę, może on się pojawi. Wejdźcie na rozpoznanie piesze i sprawdźcie jeszcze tak, nie naruszając granic tych działek, co, jak te drzewa dokładnie wyglądają. Może ktoś do was podejdzie. No dobrze, to zjechaliśmy, jesteśmy w widocznym miejscu, zabezpieczyliśmy miejsce. A jak może zaraz to na remizie wysłaliśmy zdjęcie. Grodzic 998, tu 441, 81, zgłaszam wyjazd ćwiczenia Podkowa Leśna Dęba. Grodzic 998, 81, zrozumiałem. Książenice 74, no widzę te zdjęcie, ale jednak wolałbym, żeby zgłaszający określił dokładnie, o któremu chodzi zdjęcie, żeby zobaczyć, jak wygląda pięciu podstawy i system korzeniowy, bo tutaj jest widać tylko konary wystające z nad płotu murowanego. 74, zgłoście tak rodzi 998. Zgłaszam. Posłuchaj, to będzie 163, Mazowiecka 163, tam zaraz zgłaszający podjedzie. Dobrze, czekamy. Rodzi 998, zrozumiałem. Zgłaszam się. Rośnie na jego posesji, rozumiem, tak? Nie, od strony drogi, tutaj... Przyjadam, czyli to jest tak jakby własność gminna będzie, tak? Tak, dokładnie. Przystępujecie do działań? Zelechowa wystarczy? To zaraz zadysponuję.
74 dla Grodzi 998. Posłuchaj, Żelechów nie ma tej drabiny, jest wystawiona z podziału. Albo czekamy na zwolnienie się 59 Boża Wola i zabezpieczacie do tego czasu, albo jeszcze mogę wam tylko i wyłącznie Multistara dać podnośnik z Milanów. Bo nie chcę się rozbroić też ze wszystkiego w całym powiecie. Zabezpieczcie to. Odwołujemy tą dyspozycję. Chciałem was SD-30 wysłać, ale macie ją wystawioną z podziału. Żelechów 00 przyjąłem. 59, jak określasz czas jeszcze tam swój na miejscu działań na Batorego? Słuchaj, no tak jak mówiłem ci około godziny czasu, pierwsza brzoza jest już w 1/3 ścięta, więc jeszcze jedna i mówię, godzina czasu i będą mogli podjechać do tam dalej, gdzie masz ani dyspozycji. No zrozumiałem. 74 i Książęcie na Grodzi 98. Zgłaszam. Posłuchaj, stwarza to zagrożenie, że jest pilność czasowa, czy możecie się wstrzymać? Czy jest tak pilne to? Czasowo, czy możecie poczekać na dojazd 59, jak zakończy na Batorego, w przeciągu godziny? Nie, możemy poczekać. No to poczekajcie, bo jak wyślę wam Multistara, to już praktycznie wszystko będzie ruszone, co mam, podnośniki wszystkie i drabiny. Może tak, ale zabezpieczamy i czekamy. No może pojechać ewentualnie, ale to jest opypy i jak zakończą na Batorego, to może by wtedy zrobili to od razu w 59. No przyjąłem. Widziałeś mu 449.00 reaktorów? Wrodzi 998. SD-27, 64, alarmowo, opypy, Mazowiecka 163. Zrozumiałem, za chwileczkę zgłosi kierowca wyjazd. Przyjąłem. 4 to bezdowódcy wyjeżdżacie, sam kierowca? W jakiej obsadzie wyjeżdżać? Wyjeżdżam. Działam. Odbiorę Żyrardu. Z plusem. Zrozumiałem. Ja zagrożenie usłyszałem.
się do dowódcy. Przyjąłem. Kwietnia 112. Zadzwonił do kolegi chłopak, że jest cały pocięty w mieszkaniu. Teraz nie odbiera już telefonu. Zgłaszający był razem z nim w zakładzie psychiatrycznym. Prawidłowo. Tu grozi 998, zgłaszam się dla druk 02. Zrozumiałem, że w trakcie ćwiczeń po zakończeniu doszło do kolizji dwóch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach. Nie ma osób poszkodowanych, tylko jest uszkodzenia są w karoserii pojazdów. Tak? Pruszków 998, zrozumiałem. Grodzi 998-02, zrozumiałem. No to po zakończeniu ćwiczeń, jak już powracają do koszar, bo jakoś muszą wrócić, zamkniemy karty i wtedy mi powiedzą, jaka decyzja, czy wycofujemy te pojazdy, czy nie. Pruszków 998, zrozumiałem. 998 dla Raszyna. Czekajcie tam jeszcze chwilę, tam GCBA moje podleci jeszcze do was. 998 dla 25. No, sytuacja jest opanowana, po prostu tam się nic nie dzieje. Osoba, która leczyła się psychiatrycznie, dzwoniła, ale doleć tam na miejsce i rozezna jeszcze po swojemu. 25 doleciało do ciebie? Udajcie się tam jeszcze na miejsce we własnym zakresie i rozróbcie tam po swojemu rozpoznaniu.
zgłasza ruch. 98 za 15. Rusków 998 prawidłowo, wracajcie do kosza. Zaraz się zrozumiałem. Zrozumiałem, powrót do kosza. Dzięki. Grodzi 998 dla 71 Grodzi. 449, 71, 59. Działania zakończył na napuchu do kosza. Grodzi 998, 49, 71, 59 w koszarach. Gnatowice 40 w twoim rejonie operacyjnym na nasłuchu do jednostki. 25 tutaj. Brawo. Rozumiałem. Stoi wyraźnie. Rusku 998 to 6 na 61 39. Opuszczam twój rejon do operacyjny. Łączaj z własnym FK. Rusków 998, zrozumiałem. Zachód 998 to 661 39 odbiór. Odbiorze. W naszym rejonie operacyjnym zgłaszam ci powrót z ćwiczeń po drodze zamkowania. Co tam u was się dzieje? Mogę znać sytuację?